Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus przyszedł do pewnej wsi. Tam niejaka niewiasta imieniem Marta przyjęła go do swego domu. Miała ona siostrę imieniem Maria, która siadła u nóg Pana i przysłuchiwała się jego mowie. Natomiast Marta uwijała się koło rozmaitych posług. Przystąpiła więc do niego i rzekła: Panie, czy ci to obojętne, że moja siostra zostawiła mnie samą przy usługiwaniu? Powiedz jej, żeby mi pomogła. A Pan jej odpowiedział: Marto, Marto, troszczysz się i niepokoisz o wiele, a potrzeba mało albo tylko jednego. Maria obrała najlepszą cząstkę, której nie będzie pozbawiona. Usłyszana przed chwilą narracja o dwóch siostrach, Marii i Marcie, to historia o każdym z nas. Marta jest uosobieniem naszej powierzchowności, naszej zewnętrznej strony, tego wszystkiego, co chcemy, aby ludzie w nas widzieli i doceniali. Marta ma jak najbardziej słuszne intencje. Chce jak najlepiej ugościć Chrystusa. Wkłada w to całe swoje serce. Pragnie, aby Jezus czuł się w jej domu bardzo dobrze. Maria z kolei jest uosobieniem w nas tego wszystkiego, co wewnętrzne, duchowe i mistyczne. Maria zatrzymuje się przy Jezusie i pragnie słuchać Jego słów, karmiąc się Jego nauką. To, co zewnętrzne, przeszkadza jej i ją rozprasza. Woli siedzieć przy Jezusie, wpatrywać się w Niego, kontemplować i chłonąć całym sercem Jego nauczanie. Obie siostry kochają Jezusa i obie budują relacje z Jezusem. Jedna poprzez służbę, a druga poprzez modlitwę. Jezus wskazuje nam dzisiaj, że pierwsza w naszym życiu powinna być modlitwa, a służba, nasza praca lub apostolstwo to sprawa wtórna. Ważna, ale nie pierwszoplanowa. Nasza aktywność ma karmić się obecnością Jezusa i Jego dobrą nowiną. Aktywność jest efektem naszej głębokiej modlitwy. Rozumiała to bardzo dobrze święta Matka Teresa, kiedy jej współsiostry skarżyły się, że brakuje im czasu na apostolstwo pośród biednych, tak wiele mają pracy, a wieczorami już są tak zmęczone, że nie mają siły na modlitwę w kaplicy, święta z Kalkuty mawiała, że powinny o godzinę przedłużyć adorację Najświętszego Sakramentu. Modlitwa bowiem daje siłę do apostolstwa, siłę do dźwigania naszego codziennego krzyża, pracy, domowych obowiązków i innych form aktywności. W każdym z nas jest Maria i Marta. Szukajmy w życiu harmonii między życiem wewnętrznym a zewnętrznym, między kontemplacją a pracą, pamiętając jednak, że wszelka nasza działalność ma wypływać z naszej modlitwy i do niej prowadzić. Chrystus w naszym chrześcijańskim życiu ma być punktem odniesienia, początkiem i kresem wszystkiego, co w życiu robimy.